Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco, po południu, przy obiedzie. Przyjemny dzień, no ale mam nadzieję, że jeszcze przyjemniej będzie Wam pobawić się z nami. Proszę bardzo, zobaczmy, jaką pierwszą grę proponujemy. Mam nadzieję, że się spodoba, bo temat przyjemny, a odpowiedź do znalezienia też łatwa. Pomyślcie, dobra? Zwierzę bez A. W kopercie jest zwierzę bez A i proszę Państwa, naprawdę prosta odpowiedź. Naprawdę zwierzę, które wszyscy absolutnie znają. Taki prezencik, bo niestety pozostałe zagadki na dzisiaj przygotowane nie są zbyt łatwe, także chciałabym, żeby tutaj można było przy tej rozgrzewce łatwo i przyjemnie wygrać pieniądze. Proszę Państwa, przypominam zasady naszego programu i czekam na pierwsze propozycje. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. Dzień dobry. Dzień dobry, wąż. Wąż, niezły pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Zapisuję szybciutko Pani propozycję i lecimy dalej z zasadami. Czyli nie wąż. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się, trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenę. Więcej na 388 telestronie czwórki. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Co może być? Jakie zwierzę jeszcze bez A? Krokodyl. Bardzo dobrze, bo znane wszystkim zwierzę, tylko że też jeszcze nie to z koperty. Krokodyl, wąż czy coś jeszcze? Proszę Państwa, literka A jest chyba najbardziej popularną literą w języku polskim i właściwie w większości wyrazów w ogóle występuje, także również w większości nazw zwierząt. Więc takie ograniczenie, że szukamy zwierzęcia, w którego nazwie nie ma litery A, naprawdę zawęża pole poszukiwań. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką odpowiedź Pan proponuje? Bąk. Też dobra. Wąż, krokodyl, bąk. Też niestety jeszcze nie jest to strzał w dziesiątkę. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Proszę Państwa, to zwierzę, które jest w kopercie, można spotkać w Polsce. To taka dodatkowa podpowiedź. Dobrze? Żeby było jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej, żeby udało nam się komuś oddać pierwszą dzisiaj nagrodę. To nie jest zwierzę, którego musicie szukać w jakichś egzotycznych krajach, czy też w atlasach zwierząt, czy też, nie wiem, pod mikroskopem. Nic z tego. Zwierzę, które jest w kopercie, jest zwierzęciem, które spokojnie można spotkać w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką odpowiedź Pan proponuje? Strąg. Też dobra propozycja, bo i w Polsce można spotkać i bez A, tylko że też jeszcze nie jest to strzał w kopertę. Zapisujemy. Strąg. Strąg. Ciekawe, że to on jest. Jak nie A, to on, prawda? Coś tam do A podobnego musi się zawsze w tej nazwie znaleźć, z tego co widzę. Chociaż nie zawsze, bo krokodyl, proszę bardzo, pięknie. Bez on, bez A. W kopercie na pewno zwierzę, którego nazwie nie ma litery A i zwierzę, które można spotkać w Polsce. Posłuchajmy kolejnej propozycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie jeszcze zwierzę przyszło Panu do głowy? Kornik. Słucham? Kornik. Kornik. Aha. Też nie. Też jeszcze nie, ale też bardzo fajnie znalezione. Kornik. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kornika, to tutaj o tyle trudno byłoby powiedzieć, że można na pewno go spotkać w Polsce, ale głównie widać efekty jego działania. Natomiast to zwierzę można zobaczyć i to skoncentrujmy się może na tych zwierzętach, które widać na co dzień. Nie trzeba tam szukać gdzieś po drzewach dziurek w drzewie, żeby wypatrywać, gdzie tam jest kornik. To jest takie zwierzę, które widać i to widać, raczej jedno z tych zwierząt, które widać, no,
na pewno nie pod mikroskopem i na pewno nie jakoś strasznie rzadko. Także proszę pomyśleć o czymś takim bardziej widocznym, codziennym, zwykłym nawet. Ale bez A. Ja mam nadzieję, że nie utrudniam sprawy za bardzo. Ale też, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że doceniacie to, że te jakieś tam podpowiedzi się pojawiają, bo chodzi o to, żeby po prostu jak najszybciej ktoś zabrał pierwsze 100 zł dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie jeszcze wyszukał pan zwierzątko? Motyl. Motyl, bardzo fajnie. Też niestety jeszcze nie jest to strzał w dziesiątkę, ale zapisujemy pana odpowiedź. Proszę państwa, gdybym podpowiedziała, że możecie mieć to zwierzę w swoim własnym domu. No, reżyser się denerwuje, że za bardzo podpowiadam. Ale bardzo bym chciała, żeby udało nam się tę pierwszą zagadkę. Wczoraj zagadka na rozgrzewkę, przeciągnęłam się przez cały program, proszę państwa, i za nic nie chciałabym, żeby ta sytuacja się powtórzyła. Także dzisiaj ja ustalałam, co będzie w kopercie. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Prosimy bardzo o pana odpowiedź. Fajne masz cycki. Dzięki. Dzięki. No, 100 zł nie wygrywasz, aczkolwiek za taką uwagę to nawet i więcej byłabym skłonna zapłacić. No dobrze, proszę państwa, przejdźmy może dalej do zagadki, bo szczerze mówiąc, no tak jak mówię, za komplementy no to nie uda się od nikomu ode mnie nic wyciągnąć, ale jeżeli ktoś poda odpowiedź z koperty i jesteśmy coraz bliżej tak naprawdę tej odpowiedzi, to bierze 100 zł. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy bardzo o pani propozycję. Lew. Dobra propozycja, natomiast... Ajajajajaj. Bo bez litery A. Natomiast może tutaj no troszeczkę pan nas rozproszył wcześniej ze wcześniejszymi uwagami. Proszę państwa, ja wspominałam coś na temat tego, że to zwierzę możecie mieć w domu, że pomyślcie o takich zwierzętach, które można po prostu mieć w domu. No lew to chyba tylko gdzieś tam różni dziwni królowie w środku Afryki, ale może się zdarzyć. Natomiast jesteśmy na naszym polskim podwórku, czy też właśnie w naszym polskim domu i to zwierzę można tam spotkać. Dzień dobry. Halo. Słucham? Halo, proszę pana. Tak, dzień dobry. Jest pan tam? Prosimy bardzo o propozycję zwierzę bez A. Gołąb. Niezła odpowiedź. Rzeczywiście to można bardzo często spotkać w domu. Ja prowadzę niekończącą się walkę z gołębiami u siebie w domu, ale nie jest to odpowiedź z koperty. Gołąb. Proszę państwa, zwierzę, które jest w kopercie, to jest zwierzę domowe. Ja nie dziwię się, że padła odpowiedź gołąb, naprawdę, bo ja musiałam aż na balkonie zawiesić siatkę, żeby gołąb wraz z żoną swoją nie był zwierzęciem domowym u mnie na balkonie. Niewiele brakowało. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy bardzo o pani odpowiedź. Gęś. Lepiej, ale bardziej domowo, jeszcze bardziej domowo. Nie ma A, jest nieźle, to jest dobra propozycja, polskie zwierzę. Proszę państwa, dobrze, 200 zł, czyli nagroda idzie w górę. I teraz tak, skończyłam tutaj zapisywać całą jedną kolumnę odpowiedzi. I mam nadzieję, że już nie zacznę następnej, dobrze? Proszę państwa, podsumujmy, co wiemy na temat zwierzęcia z koperty. W jego nazwie nie ma litery A. Jest to zwierzę, które można spotkać w Polsce na pewno. W mieszkaniu, w domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką odpowiedź pan proponuje? Wyżeł. Niezła odpowiedź, też nie z koperty jeszcze, ale proszę bardzo, bardzo uważnie pan słucha, także jest to dobry trop. Wyżeł. Proszę państwa, tak, można mieć wyżła w domu, prawda? Jeśli nie wyżeł, to jakie jeszcze inne zwierzę bez A można mieć w domu? Czy teraz pojawią się jeszcze jakieś nowe pomysły? Weszliśmy na niezły trop.